I teraz senatorowie Ortyl, Rulewski i Michalski. Proszę bardzo, senator. Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie ministrze. Oczywiście powiedział pan, że były te ekspertyzy, które tam pokazywały te po prostu podażowo popytowe sprawy związane z transportem kolejowym. Ja bym prosił w związku z tym o ocenę zaspokojenia tych potrzeb w kontekście tych ekspertyz, które są. No to pan jakąś tam ulubioną ma. Ja bym poprosił jakąś skali tam 1 do 5, żeby to krótka odpowiedź była. Jak tu nadąża za tym? Mam pytanie, czy będzie i kiedy nowelizacja rozporządzenia, którym umieszczone są linie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki? Pytam o to systematycznie co rok i zabiegam o linię L25, żeby ją wpisać do tego wykazu. Przypomnę, że przy tej linii są 2 specjalne strefy ekonomiczne, 3 podstrefy. No i dalej ta linia strategicznego znaczenia dla gospodarki nie ma. No ale czekamy, może to się spełni. No ale w międzyczasie wydarzyła się historia taka, że PLK, korzystając z ekspertów swoich, dobiła się do takiego opracowania, które mówi o tym, że podkłady kolejowe na tej linii należy zlikwidować i zdemontować tą linię. Taki jest zamiar. Myślę, że do tego nie dojdzie, ale chciałbym wiedzieć, czy pan minister o tym wie i czy o takich planach jest informowany. No i wreszcie chcę jeszcze dodatkowo powiedzieć, że nad tą linią kolejową będą przebiegały 2 wiadukty. Jest budowana obwodnica miasta Mielca i w tym momencie, no jakby się ktoś pospieszył, to może by koszty tej obwodnicy spadły i te wiadukty by zdemontował. Ale myślę, że tutaj do tego nie dojdzie. To jest poważny problem. Bardzo bym prosił o odpowiedzi na te pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, senator Rulewski. Panie marszałku i panie ministrze, w swoich wypowiedziach potwierdził pan, że kolej czeka duża robota, nie tylko dyrekcji, ale kolejarzy, że dużo znaków zapytania. Wobec tego mam pytanie. Jedno, a później jeszcze 2. Kto jest bardziej rozumny? Czy senator Rulewski, który namawia, żeby z tymi kolejarzami rozmawiać? Czy pan dyrektor generalny kolei Karnowski, który w radiu i telewizji w dniach strajku jączył, dowodząc, że aż 117 związkowców pracuje na etacie i do tego chcą jeszcze na zebrania związkowe jeździć pierwszą klasą. Czy znana jest panu dyrektorowi taka rzecz w przeszłości, tu siedzi świadek, senator Kogut, który niejako wbrew doktrynie związkowej godził się, negocjował, że 350 tysięcy ludzi odeszło z kolei, z 450 tysięcy. Jaką metodę zatem dyrekcja kolei chce wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu tych problemów? Czy ona gwarantuje osiągnięcie zadań? Drugie pytanie, pani marszałek, przepraszam. Trasa porty Szczecin, która pozwoli na realizację hasła, o którym też pan i ja marzę, bo przez Bydgoszcz przebiega, czyli koleją bliżej. Jakie są perspektywy jej dalszej modernizacji i udrożnienia? Czy są jakieś konkurencyjne projekty? I trzecie, co mnie boli jako inżyniera, już nie senatora, zarówno po wcześniejszych wypowiedziach pana tutaj, nie tyle poprzednika, ale kolegi i w pańskich, mówi się kupimy tabor, kupimy naprawy, remonty. A co polscy inżynierowie mają robić? Czy nas na to nie stać? W Bydgoszczy jest PESA, osiąga sukcesy międzynarodowe. Czy może tego po tej linii nie pociągnąć i w innych miastach, żeby powstały takie ośrodki i myśli kolejowej, bo Polska będzie potęgą kolejową, ale i ośrodki produkcji, naprawy i konserwacji. Czy nie zmieniacie tego państwo myślenia, że tu miliony ludzi czeka na pracę, wysoko wykwalifikowaną pracę, nie kupno we Włoszech, czy Francji, czy w Niemczech, ale produkcja tutaj. Dziękuję bardzo. Pan senator Michalski. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie ministrze, ja wykorzystam okazję i poproszę pana ministra o wyjaśnienie paru kwestii. Między innymi kwestia połączeń transgranicznych. Wiadomo, że za te połączenia są odpowiedzialni obecnie marszałkowie. Chociaż w przypadku połączenia Drezno-Wrocław o długości ponad 250
kilometrach. Trudno mówić o tylko transgranicznym charakterze. Jeśli chodzi o tą linię, jedną z lepiej wykorzystywanych przez pasażerów, niestety realizowanych przez niemieckiego przewoźnika, czy istnieje szansa także w tym roku na uzyskanie wsparcia przez samorząd województwa dolnośląskiego, jeśli chodzi o tą linię? I czy coś w ostatnim czasie zmieniło się, jeśli chodzi o stanowisko strony niemieckiej, jeśli chodzi o elektryfikację na swoim odcinku między Görlitz a Dreznem, albo w samym Görlitz? Druga sprawa to jest oczywiście, czy w chwili obecnej jest szansa na uruchomienie połączenia tego zachodniego krańca kraju z Warszawą, przynajmniej od Węglińca, o czym wcześniej rozmawialiśmy. I ostatnia, bardzo być może już nie dotycząca samej sytuacji na kolei, ale dworca we Wrocławiu, ponieważ jest to problem zgłaszany wielu senatorom, nie tylko mi, czy istnieje szansa na to, że kaplica zostanie wynajęta na zasadach niekomercyjnych, bo ostatnie propozycje jakby ekspediują tą kaplicę poza obszar dworca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Pytanie dotyczące zaspokojenia potrzeb, stopnia zaspokojenia potrzeb, rozumiem potrzeb wynikających z prognoz przewozowych, o co zapytał senator Ortyl. Oczywiście, że ten stopień zaspokojenia tych potrzeb będzie większy w momencie, kiedy transport kolejowy będzie dysponował lepszą infrastrukturą i lepszym taborem. W związku z tym coś, co w tej chwili można uznać za no, dostateczne, chcielibyśmy, żeby jednak było dobre czy bardzo dobre. No, to wynika po prostu, wymaga wykonania szeregu działań związanych czy to z modernizacją, czy to z rewitalizacją, czy właśnie z modernizacją, czy zakupem nowego taboru kolejowego. Pytanie było też o linii o znaczeniu państwowym. Rozporządzenie, które zmieni dotychczasowe rozporządzenie, jest w tej chwili rozpatrywane na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Nawet nie wiem, czy to nie dzisiaj przypadkiem ta komisja w tej sprawie obraduje. Natomiast odcinka przez Mielec tam nie ma, no, z uwagi na to, że w tej chwili nie ma tam też przewozów. Natomiast nieuprawniony jest pogląd, że ktokolwiek chce tą linię rozbierać. Więc proszę mnie posłuchać. Nikt nie chce rozbierać linii na odcinku Ocice-Mielec-Dębica. Natomiast Polskie Linie Kolejowe będą rozmawiały z marszałkiem województwa podkarpackiego i jeżeli województwo podkarpackie będzie chciało, żeby ta linia była zmodernizowana czy zrewitalizowana w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 14-20, niewątpliwie chętnie się na to zgodzimy. Mamy dobre doświadczenia z już biegnących projektów na odcinku Rzeszów-Jasło i Jasło-Zagórz, więc jest to idealny kandydat na przyszłą perspektywę właśnie do rewitalizacji, czyli jeszcze raz powtórzę, linii nikt nie może zlikwidować choćby z uwagi na dojazd do ważnych podmiotów gospodarczych na terenie Mielca, o którym pan wspomniał. Senator Rulewski zapytał o prowadzone bardzo burzliwe negocjacje pomiędzy pracodawcami kolejowymi a przedstawicielami załogi. Ponieważ atmosfera jest na tyle gorąca, proszę mnie zwolnić od komentarza. Nie chciałbym dokładać po prostu jeszcze paliwa. Raczej trzeba wyciszać, a nie jeszcze podgrzewać atmosferę, bo chyba nie o to chodzi. Tym bardziej, że kolej naprawdę czekają poważne przekształcenia, restrukturyzacje i one wymagają jakiegoś tam konsensusu społecznego. Pyta pan senator o ważne linie magistralne łączące nasze porty. To jest nasz priorytet. I magistrala węglowa, czyli linia numer 131 Chorzów, Tarnowskie Góry, Herby Nowe, Inowrocław, Bydgoszcz, Szczew i magistrala nadodrzańska łącząca Wrocław ze Szczecinem. To są linie o największym znaczeniu w przewozach towarowych. Właśnie ten rozwój przewozów intermodalnych pokazuje, że one są jeszcze teraz ważniejsze, bo łączą terminale właśnie nad Bałtykiem,
choćby ze Sławkowem, czy z terminalami w Gliwicach, czyli to, co jest bardzo ważne w przewozach kontenerowych. W przypadku magistrali węglowej potężny wysiłek został wykonany w latach 2011 i 2012, który już zobaczyliśmy na euro, bo dzięki temu cała trasa od Inowrocławia przez Bydgoszcz do Tczewa, tam gdzie jeszcze niedawno jechaliśmy 40 na godzinę, jedziemy 120 na godzinę i czas przejazdu już pociągów pasażerskich uległ radykalnemu skróceniu, ale tak samo korzystają z tego pociągi towarowe, w tym wożące, czy to węgiel do portów, czy również z portów, bo teraz taką ciekawą mamy sytuację w transporcie, że te same ładunki czasami krążą w dwie strony, no ale to jest gospodarka, widać komuś się to opłaca. Padło pytanie też o tabor kolejowy, więc tutaj uspokajam, że większość tego taboru, który jest nabywany przez polskich przewoźników, czy modernizowany przez polskich przewoźników, jest to tabor budowany też w polskich fabrykach. Także wspominałem o wagonach modernizowanych, 68 i kolejnych 150, na które jest przetarg. To wszystko robią krajowe fabryki. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne, na przykład dla województwa wielkopolskiego, 22 sztuki elfów, powstają właśnie w Bydgoszczy. Zgadza się. Wszystko jest to, wszystko zależy od tego, czy patrzymy, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Natomiast oczywiście cieszymy się, że polski przemysł, taki jak ten z Bydgoszczy, czy taki jak ten z Nowego Sącza, daje sobie na rynkach europejskich. Jesienią ubiegłego roku, w miesiącu wrześniu, w Berlinie odbyły się największe targi na świecie, targi kolejowe, Inotrans w Berlinie. Polskie firmy tam błyszczały. Były premiery nowych pojazdów zaoferowanych przez te spółki, zarówno przez PESE, jak i przez Newag. To robiło wrażenie. I to również wśród Niemców. Tak się złożyło, że właśnie wtedy PESA podpisywała ramowy kontrakt z Deutsche Bahn na dostawy taboru. Także tutaj myślę, że to jest ważne nie tylko dla polskich podmiotów, ale również to jest ważne, że polski przemysł staje się graczem europejskim. Senator Michalski pytał o problem przewozów transgranicznych. One zgodnie z prawem są organizowane przez marszałków województw i mamy świadomość, że w przypadku województw, które tych długość granic mają dosyć dużą, tak jak województwo dolnośląskie, jest to trudne zadanie, natomiast tak zgodnie z prawem to wygląda. My wielokrotnie deklarowaliśmy, że w przypadku połączeń na większe odległości, oczywiście takie połączenia są finansowane jako połączenia międzynarodowe, natomiast połączenia o charakterze jednak regionalnym, łączącym sąsiednie regiony, to jest obowiązek jednak województwa. Sprawa elektryfikacji odcinka z Węglińca do Zgorzelca i do Görlitz. Tutaj potwierdzaliśmy chęć dokończenia modernizacji tej linii E30 i wyposażenia jej w sieć trakcyjną na odcinku właśnie tych 26 km między Węglińcem a Zgorzelcem. Rozmawialiśmy również ze stroną niemiecką na ten temat. Jest wstępna zgoda na to, żeby ta elektryfikacja objęła również stację w Görlitz, tak żeby nie było już potrzeby zmiany lokomotywy po stronie polskiej. Jeżeli chodzi o połączenia kolejowe na tej linii od Wrocławia do Zgorzelca, w tej chwili od nieco ponad miesiąca kursuje nowy pociąg łączący Warszawę z Legnicą. Dotychczas ten pociąg kończył bieg we Wrocławiu, teraz dociera do Legnicy. Rozmawiamy z Intercity nad jego przedłużeniem, przynajmniej w niektóre dni do Węglińca. I sprawa kaplicy we Wrocławiu. Tutaj mogę potwierdzić, że stanowisko resortu było jednoznaczne. PKP otrzymało to na piśmie, gdzie wskazaliśmy jako jedyne rozsądne rozwiązanie udostępnienie powierzchni na kaplicy na zasadach niekomercyjnych, tak jak to było dotychczas. Dziękuję.